Witam Was serdecznie z tej strony Tomek Wełna. Zapraszam na wyprawę do Rzymu. Na wyprawę do Rzymu wirtualną i rysunkową. Podczas tej wyprawy będziemy rysować węglem most Świętego Anioła. Good evening everyone. Tomasz Wełna here. I would like to invite you to the journey to the Rome. Today we will draw part of the Rome, especially the Santo Angelico Bridge. Please prepare brown or gray paper and charcoal. Today we'll draw with the charcoal. Tak więc dzisiaj będziemy rysować węglem i białą kredką pastelową. Zapraszam Was serdecznie na wspólne rysowanie po angielsku i po polsku. So, today we will use charcoal and white pastel. Zapraszam serdecznie, za chwileczkę zaczynamy. Już zerkam na Wasze komentarze. Zaczniemy sobie od rozjaśnienia partii nieba. So we will start with the light on the sky. And I will show you how to mix the proper value. Tak więc zaczniemy sobie od zaznaczenia partii nieba właśnie w ten sposób białą kredką pastelową. Za chwilkę dodamy bazylikę świętego Piotra, jej kopułę, bo to właśnie ona, tam już Watykan. So there is the Vatican and the St. Peter Basilic. And on the first stage we have Ponte Santo Angelo, most świętego anioła. It was built in the 2nd century from the order of Caesar Hadrian. To Cezar Hadrian, cesarz Hadrian nakazał budowę mostu Świętego Anioła. Jest to jeden ze starszych i piękniejszych mostów w Rzymie. This is one of the oldest and most beautiful bridges in whole Rome city. Tak więc na początek właściwie możemy w ten sposób większą część kartki zarysować na biało. So, we start from the white part on the paper to the almost to the level of the bridge. In fact, I think we can do it even lower. Możemy nawet troszeczkę niżej zarysować kartkę, tak naprawdę do poziomu mostu. Zaraz część kredki zetrzemy, właściwie rozetrzemy. O, tak będzie może lepiej widać, co jest co. Dobry wieczór wszystkim. Good evening everyone. I teraz śmiało możemy wetrzeć kredkę. So now you can smudge the white pastel into the paper with your finger, with your thumb, like this. Tak więc teraz wcieramy śmiało. Tak naprawdę możemy również wetrzeć troszkę kredki i niżej. Właściwie wykorzystać tą resztkę
kredki, która została na naszych dłoniach, tak żeby dostać taką mglistą atmosferę. So now we create this nice misty atmosphere. Dokładnie i mocno wetrzyjcie kredkę, niech ona zupełnie na gładko wypełni fakturę papieru. So, just smudge the white pastel really well into the paper like this. You can use all your palm. And now, in the second step, we will add white pastel once more again. But now we will sketch some details. Tak więc zaraz wetrzemy jeszcze jedną warstwę kredki, ale wcześniej naszkicujemy sobie zarysy. Przede wszystkim kopuły Bazyliki Świętego Piotra. No i oddzielimy mniej więcej niebo od dolnej części. W ten sposób. Bardzo szkicowo, swobodnie, są very sketchy and try to do it quite spontaneously. Tak więc swobodnie, bez przesadnej precyzji, chcemy zachować lekkość. We'd like to keep some light character of the sketch. We have the morning. Sun is rising. Good evening to everyone. Jeżeli ktoś z Was był w Rzymie, to na pewno został tym miastem oczarowany. Ja miałem przyjemność Rzym odwiedzić, zwiedzić i chodzić po Rzymie długimi godzinami i pokonywać w ten sposób wiele kilometrów każdego dnia, bo po Rzymie najlepiej się chodzi. Jest to miasto absolutnie niezwykłe, które po prostu trzeba zobaczyć. Rome is quite unique and amazing city. When you have seen the Rome, every other city will be kind of small and young city to you, because Rome is so big and so old. Dobrze, jeżeli zaznaczyliście już ten zarys, to puśćmy sobie jeszcze jedną warstwę bieli. Nanieśmy jeszcze jedną warstwę bieli, o, w ten sposób. Nic się nie martwcie, zaraz będziemy gumką jeszcze przemazywać troszkę precyzyjniej zarysy, bo one teraz nam pewnie częściowo znikną.
ale chodziło nam o ten efekt jaśniejszego troszeczkę dołu nieba, jaśniejszego miejsca nad horyzontem i troszeczkę ciemniejszej góry. Tak naprawdę możecie tę górę bardziej intensywnie przetrzeć, ona stanie się wtedy ciemniejsza nieco. So you can yes, do like this to remove some white pastel from the top. You even can clean your hands and do like this. Możecie wyczyścić ręce i taką częściowo wyczyszczoną dłonią po prostu zebrać troszeczkę pastelu z górnej części, żeby dostać w ten sposób nieco ciemniejsze niebo wyżej, a jaśniejsze właśnie nad horyzontem. A możemy przejechać po wszystkim raz jeszcze. Te zarysy horyzontu i tak nam nie znikną. Będziemy je teraz wydobywać gumką. And now you can take the eraser Teraz możemy wziąć w dłonie gumkę w ołówku. Ja już znajdę moją, bo widzę, że gdzieś mi się schowała. Ona bardzo lubi się chować. Ho, ho, ho. So, there I have. Możecie wziąć gumkę w ołówku i teraz po prostu troszkę podmażemy zarysy kopuły z tymi dwoma mniejszymi. So we can erase now a little bit I w ten sposób właśnie wymazujemy sobie. Nawet nie do końca, to nie do czystego papieru. Po prostu częściowo. Like this. You just erase the white pastel. Wymazujemy po prostu białą kredkę pastelową tam, gdzie chcemy dostać zarysy budynków. A te, które są bliższe nam, myślę, że wymażemy jeszcze trochę mocniej, bardziej do czystego papieru. So today we have erasing technique. Mamy taką technikę wymazywaną dzisiaj. Troszkę mocniej możecie wymazać po lewej stronie, troszkę mocniej wymazać te budynki, które są bliżej nas. Przede wszystkim te wieże całkiem z lewej strony. So try to erase a little bit harder
the tower on the left side and the buildings we have closer to us. And of course the bridge. And the bridge itself we will draw with the charcoal just in few minutes. Tak więc most będziemy jeszcze poprawiać samym węglem. Już za momencik, już za chwileczkę to zrobimy. Na razie zaznaczmy sobie poziom samą gumką. To jest w ogóle świetna metoda szkicowania gumką tak naprawdę. So we use the eraser just to make a sketch. Te piękne pinie możecie zdecydowanie mocniej wymazać, niech one się przyciemnią. So these pine trees you can erase much harder. Podobnie drzewo całkiem po prawej stronie możemy mocno potraktować gumką. Nawet sugeruję wam, jeżeli tylko macie, użyć tutaj gumki. Działa. Użyć gumki automatycznej. Teraz chwila dla was, nie spieszcie się. Ja się chwilowo teraz zatrzymam z dalszymi detalami, tak żebyście spokojnie mogli dojść do tego momentu. I za chwilkę zaczniemy sobie rysować most, no i dodawać oczywiście węgiel, bo cały czas jeszcze węgla nie dotknęliśmy w zasadzie. So, in few minutes we will start to make the sketch of the bridge and add some charcoal parts. Ja w międzyczasie dodam jeszcze sobie troszeczkę bieli na te najniższe partie nieba. So I will add a little bit more white soft pastel to the sky just above the buildings. There is beautiful spring day today in Krakow. Birds are singing. Dzisiaj w Krakowie piękny wiosenny dzień. Moja dusza śpiewa tak jak ptaki na zewnątrz, bo cieszę się z wiosny. Nareszcie można otworzyć okno w pracowni, okno za moimi plecami i cieszyć się śpiewem ptaków i ciepłym powietrzem. Muszę się wam przyznać, że dzisiaj to właściwie pierwszy taki wieczór, tak ciepły i tak pogodny. Właśnie otworzyłem okno jeszcze bardziej, żeby poczuć dosłownie nadchodzącą wiosnę na plecach. I słuchać śpiewu ptaków. So I just opened the window to the studio to feel the spring air and to hear
Whistling Birds. Moi drodzy, jeżeli sobie naszkicowaliście już ten etap, to proponuję, żebyśmy teraz, może zanim jeszcze weźmiemy węgiel, to jeszcze sobie ołówkiem, przepraszam, gumką w ołówku naszkicujemy zarysy mostu. So, even before we start to draw with the charcoal, we'll sketch the bridge. First, just draw the proportions of the bridge as rectangle. Tak więc najpierw możecie naszkicować sobie tylko proporcje mostu jako takiego wydłużonego prostokąta, który tutaj będzie przechodził w nabrzeże w perspektywie, więc będzie ono schodziło po prostu troszkę w dół tutaj. Ja może poprawię to kredką, bo tam i tak jest jasno, żebyście widzieli ten skos. So I will use the soft pastel to show you the angle. Yes, like this. So this is that part. It goes like this. I tak naprawdę będziemy używać właśnie za chwileczkę białej pasteli, żeby tylko zapalać gdzieniegdzie światełka. Od razu właściwie mogę rozjaśnić o jeszcze ten fragment nabrzeża. So you can add white pastel also here. You can use the eraser to make it more precisely. Możecie gumką zawsze ukształtować jeszcze taki biały ślad troszkę bardziej precyzyjnie. Mamy trochę inne proporcje papieru niż zdjęcia, dlatego trochę więcej nam zostało na dole. We have a little bit different proportions of the paper as the photo. It's usually like this, so we have much more river Tibris, rzeka Tybr. Ops, rzeka Tybr w troszkę większej ilości zmieści się w naszym rysunku. I teraz bardzo prosta sprawa. Musimy podzielić długość naszego mostu na trzy równe części, bo mamy trzy przęsła na fotografii. Zatem proponuję Wam użyć palców w ten sposób albo ołówka. So, we have to divide and cut the length of the bridge in three parts. You can use your fingers like this. Yes, first to measure three similar parts. Najpierw sobie możecie namierzyć trzy równe części. I jak już będziecie je mieli namierzone, zaznaczyć. Hop, nawet paznokciami można sobie pomóc w wyznaczeniu linii. I w ten oto sposób mamy podział na trzy przęsła. Most Santo Angelo Bridge over the Tiber River. Możemy teraz dodać grubości przęseł, właściwie filarów nawet mostu, ponieważ one mają swoją pokaźną grubość. So now you can draw the size of each pillar of the bridge
and add half of the circle arc. Dodajmy teraz łuki, które będą w proporcjach połową okręgu. No, rysujemy most, który ma prawie 2000 lat. Czy to nie jest niesamowite? Cały Rzym jest właśnie taki niesamowity. Gumka w ołówku jest rewelacyjna do szkicowania ze względu na opór, który ona stawia. Naprawdę tak łatwo rysuje się gumką w ołówku proste linie, znacznie łatwiej niż ołówkiem albo węglem, ponieważ ona automatycznie trzyma naszą rękę, nadaje większą stabilność. So I've just mentioned that it's so nice to and so easy to draw straight lines with this kind of eraser in the pencil, because it holds our hand, it holds the line, because it's made of gum, it's made of eraser gum, and it's just great tool. Moi drodzy, możecie dodać teraz od razu odbicie tych łuków. So you can draw also the reflection of the bridge in the water. Przede wszystkim filarów, bo łuki już tam gdzieś się trochę schowały pod kadrem na zdjęciu, ale możemy sobie wyobrazić, że one też by tam były, z tym, że będą trochę bardziej rozmyte, ponieważ znajdują się wyżej, dalej od powierzchni wody. W związku z tym ulegają na pewno silniejszej troszkę deformacji i rozmyciu w spokojnych mimo wszystko falach Tybru. Myślę, że może to wyglądać właśnie w taki sposób. Mamy piękną, mglistą atmosferę w naszym rysunku i o to właśnie chodziło. Ale on jeszcze nie jest gotowy. Tu jeszcze się co nieco wydarzy. Tak więc cierpliwość. Myślę, że możemy przyciemnić też troszkę mury zamku Świętego Anioła, bo tutaj jest zaraz zamek o tej nazwie. Most Świętego Anioła prowadzi do zamku Świętego Anioła. I tu właśnie jego mur po prawej stronie. Widzimy z charakterystycznymi flankami i basztą.
Nie wiem, czy słyszycie ten piękny śpiew kosa na podwórku za oknem pracowni. To jest najpiękniejsza muzyka dla moich uszu, jaką mogę sobie wyobrazić w ciągu całego roku. Tę muzykę kocham najbardziej. So maybe you can hear the singing of the birds outside of my window. It's most beautiful music to my ear. Witam serdecznie, Ewę. No i nareszcie przyszedł czas na użycie węgla w naszym rysunku. Przede wszystkim przyciemnimy zarysy mostu. Ale z dużym wyczuciem, żeby pozostać w równowadze i w harmonii z tym szkicem, który mamy. So, with a lot of attention, you can add a little bit of charcoal. To the bridge.
Mamy tutaj cień, który most rzuca na wybrzeże. So we have the shadow of the cast from the, by the bridge here. Jeszcze jeden cień rzucany przez budynki po drugiej stronie Tybru. Możecie go troszkę przetrzeć, żeby nie był aż tak ciemny. Możecie dodać takie bardzo mocne akcenty na filarach mostu, na ich styku z wodą, i zaraz te mocne akcenty będziemy rozcierać palcem w dół, tak żeby uzyskać efekt odbicia. So you can add really dark lines like here, and now you can use your finger and oh, maybe in the moment. Może zanim rozetrzemy te ciemne węgle, dodamy jeszcze to światełko, żeby również je nieco rozetrzeć. I właśnie teraz możemy przyłożyć palec i pionowym ruchem w dół, o, w ten sposób rozetrzeć do uzyskania odbicia. So with quite strong pressure you can just smudge the charcoal like this. Ja dodaję jeszcze troszeczkę węgla i jeszcze raz powtórzę to rozstarcie. O właśnie.
Jeszcze troszkę przyciemniam górną część mostu. So I'm adding few shadows on the top part of the bridge. Także dodaję nieco faktury na samym moście. Faktury kamieni. Teraz, żeby otrzymać jeszcze efekt wody i odbić na jej powierzchni, możecie przyłożyć płasko pastel do powierzchni papieru i poziomymi pociągnięciami dodać nieco takich właśnie refleksów na powierzchni. So, I'm adding few lights the water surface. Kilka bardzo delikatnych linii w oddali. So few really thin lines you can add behind the bridge. To jeszcze nie koniec, ponieważ dodamy również kilka świateł na budynkach w oddali. So now we can add few sunlight parts on the buildings. Nigdy nie zapomnę tego poranka, kiedy wybrałem się jeszcze przed świtem na Forum Romanum oglądać wschód słońca nad Koloseum. I nad Forum Romanum. Niezapomniane przeżycie. Coś pięknego. Już teraz zapowiadam plener w Rzymie, jak tylko koronawirus się uspokoi. Now you can use the charcoal
to erase few dark windows. Możecie użyć teraz gumki w ołówku, żeby wymazać kilka ciemniejszych okien. Gumka w zupełności wystarczy, nie musimy ich malować węglem. Rysować węglem właściwie, bo dzisiaj rysujemy węglem. Czasami malujemy, kiedy używamy go w połączeniu z pastelami. Jak zawsze zapraszam serdecznie do dołączenia do grupy Oko tych z Was, którzy chcieliby otrzymywać komentarze do prac wykonanych na zajęciach, wskazówki do tych prac i korekty moje. To jest 100 zł miesięcznie. Taki jest koszt udziału w grupie i zarazem wsparcia naszych zajęć. Oczywiście dziękuję Wam za wszystkie wsparcia, które otrzymujemy i jeżeli ktoś z Was tylko zechce zupełnie w dowolny sposób wesprzeć naszą pracownię, to z góry dziękuję. Po lewej stronie mam piękny cyprys. Bardzo lubię takie budowanie światła za pomocą bieli. So I really like to create the light in the drawing using white pastel. Możecie kilkoma punktami jeszcze rozjaśnić jakieś kropeczki, tam są postacie ludzi, ale też rzeźby na moście. Takie punkciki światła dodają po prostu troszkę życia do rysunku. Moi drodzy, i oto gotowa panorama Rzymu. So, there we are. The Rome. The St. Angel Bridge. Wszystko spowite niezwykłą mgłą nad wiecznym miastem. Thank you very much for drawing together. This is how looks my drawing.
Bardzo Wam dziękuję za wspólne rysowanie. Tak prezentuje się mój rysunek finalnie, w troszkę lepszym świetle. Jak widzicie, wszystko jest delikatne, zasugerowane, tylko roztarcia. So everything is really light, delicate. We have just suggestions of buildings. St. Peter Basilica. Bazylika Świętego Piotra. Zamek Świętego Anioła. Rzeka Tybr i most Świętego Anioła. Jak będziecie w Rzymie, to polecam Wam to miejsce znaleźć. I zdecydowanie zachęcam do wyprawy do Rzymu. Bardzo Wam dziękuję za wspólne rysowanie. Życzę dobrego wieczora i zapraszam już jutro o godzinie 19 na akwarelowe malowanie Toskanii. Thank you very much and see you soon. See you next Tuesday on English lesson or see you just tomorrow in the evening. We'll have regular Polish language lesson. Serdecznie Was pozdrawiam. Thank you very much and see you. Do zobaczenia.